Radio Biwak! O, dobra! Nie, po prostu z przerwą, ale bez oddechu. Tak, astmatycznie. Ale jeszcze raz. Astmatycznie. Radio Biwak to tradycja w Polskim Radiu Rzeszów. Nie wyobrażam więc sobie żadnych wakacji bez tej audycji. Moje 3 dekady z Radiem Biwak, przekładając na jubileusz małżeński, to perłowe gody, a więc uzbierało się tego bardzo wiele. Wspaniali ludzie i cudowne miejsce, a najlepsze z nich i najcudowniejsze to Zalew Saliński, Biała Flota, Jurek Czerski i piosenka Zielone Wzgórza z Solidą. Radio Biwak to dla mnie niesamowite wspomnienia z dzieciństwa, bo ja byłam słuchaczką tej audycji. Słuchałam Radio Biwak w każde wakacje i to jest ogromny zaszczyt, że mogę się dzisiaj z Państwem spotkać po drugiej stronie. Radio Biwak kojarzy mi się z ludźmi, których mogłem poznać podczas realizacji tej kultowej audycji Polskiego Radia Rzeszów. To relacje, które w niektórych przypadkach przerodziły się w trwałe, dobre i serdeczne przyjaźnie. I za to i tym ludziom, i Polskiemu Radiu Rzeszów jestem wdzięczny. Biwak mi się kojarzy z noclegiem w górach, z rozgwieżdżonym niebem, z zapachem ziół i dlatego w tym roku chciałam Państwa zaprosić w góry. Radio Biwak dla mnie to przede wszystkim ludzie, którzy od 30 lat tworzą tę audycję. Są tacy, którzy są z nami do dziś, ale jest też wielu takich, których już dzisiaj z nami nie ma. Będziemy ich wspominać na pewno, ale Radio Biwak to też spotkania z gwiazdami i wielkie koncerty, które dla Państwa organizujemy. W tym roku przygotowaliśmy również sporo niespodzianek. Radio Biwak to dla mnie wielka przygoda, przygoda przede wszystkim radiowa, tutaj dużo się nauczyłam, no i oczywiście przygoda turystyczna. Poznałam wiele ciekawych miejsc, wiele bardzo interesujących osób, z którymi mam nadzieję spotkam się ponownie na audycji Radio Biwak. W moim przypadku to jest 27 lat poznawania Podkarpacia, z powietrza, ziemi, wody i spod wody. Zobaczymy, co będzie w tym roku. Jako debiutant w składzie muszę powiedzieć, że pierwsze skojarzenie z biwakiem dla mnie to podekscytowanie i radość, że w składzie być mogę. A drugie skojarzenie z biwakiem to oczywiście muzyka, muzyka drogi i spotkanie pierwszego stopnia, oczywiście ze słuchaczami. W tym roku pierwszy raz poznam Radio Biwak od środka, ale jako słuchaczowi kojarzy mi się ono ze słońcem i odpoczynkiem, z przygodami, ale przede wszystkim z poznawaniem nowych ludzi i nowych miejsc. Biwak to wspaniałe wyprawy w czasach studenckich, pamiętne pola namiotowe, pulpit, a także bereszki, potem szlaki górskie i także wypoczynek nad wodą nad Soliną, ale radiowo Biwak to znakomity zespół, znakomite wspomnienia i to, co nas czeka w tym roku również przy okazji 30. edycji, na którą serdecznie zapraszamy. Radio Biwak! Oddech weź! No!